W 76 roku pierwszy raz startowałem na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski jako 19-latek. Udało mi się zdobyć pierwsze miejsce i to w takim bardzo szybkim tempie. Także ten między innymi te Młodzieżowe Mistrzostwa Polski dawały mi jakiś taki krok do tego, żebym się znalazł w reprezentacji Polski już tej seniorskiej. Później następne Młodzieżowe Mistrzostwa Polski to już jako reprezentant Polski, bo wróciłem bezpośrednio z Mistrzostw Europy, z Halle i z dworca mnie zabrali, pojechałem na Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, no to tam to już można powiedzieć, że to tak można, no że ten zmarsz. Ale że ten tytuł się należał, bo stoczyłem tam w tym imprezie trzy walki i wszystkie trzy nawet nie starczyły na jedną rundę, także no już ja byłem wtedy zawodnikiem, można powiedzieć, europejskiej klasy. No ale to fajne imprezy, zawsze jest to jakiś taki przeskok z tej kategorii, tego juniora, tych jeszcze dziecinnych boksów już do tych boksów takich poważniejszych. Także no cieszę się, że ta impreza się odbyła tu w Pułtusku, gdzie to jest nasz okręg warszawsko-mazowiecki, gdzie jesteśmy tu blisko w siebie i impreza, którą można naprawdę nazwać już w tej chwili dobrą i udaną, biorąc pod uwagę to, co się działo tu na meczu Polska-Ukraina, czy na turnieju Sztama. Jeszcze wcześniej my jako okręg warszawsko-mazowiecki, okręgowy Związek Bokserski organizowaliśmy tu mecz taki międzypaństwowy, tak samo ze Szkocją, także no fajne imprezy i już można powiedzieć, że ta impreza jest udana i naprawdę warto na nią przyjść i zobaczyć.